Witam. W kilku kolejnych odcinkach będziemy tworzyć ekwipunek. W kilku, dlatego że podzieliłem to na jakby części. Ponieważ stworzenie całego ekwipunku w jednym odcinku zajęłoby zdecydowanie zbyt długo. Dzisiaj natomiast zajmiemy się takim przygotowaniem jakby do tworzenia już samego ekwipunku. Ponieważ żeby w ogóle stworzyć jakiś ekwipunek, no to najpierw musimy mieć co do niego włożyć. Czyli jakieś przedmioty, które będziemy w stanie podnieść. A więc zaczynamy. Jak na razie to wyłączę sobie skrypt, który stworzyliśmy w poprzednim odcinku, czyli cykl dnia i nocy. Będzie on mi nieco przeszkadzał. Ustawię intensywność światła, tak żeby całość była widoczna. No i cóż, tak może być. Okej. No i przejdźmy sobie do tworzenia skryptu. Ja sobie stworzę tutaj w skryptach nowy folder. I tutaj będę przechowywał wszystkie skrypty dotyczące ekwipunku, ponieważ będzie ich kilka. Pierwszy skrypt, jaki stworzymy, będzie to skrypt, który nazwę po prostu przedmiot. Usunę sobie niepotrzebne fragmenty tekstu i jedziemy. Skrypt ten będzie przechowywał dane o przedmiotach. Pierwsze co, to usunę monobehavior, ponieważ ta kasa nie będzie dziedziczyła właśnie z monobehavior i nie będziemy jej przypisywać do żadnego obiektu na scenie. A więc jakich danych będziemy potrzebować? Pierwsze co, będzie to zmienna publiczna typu integer i będzie to ID naszego przedmiotu. Drugą zmienną będzie po prostu jego nazwa. Zmienna typu string, nazwa. No i dalej to już możemy sobie dać wedle naszego uznania, co tam tak naprawdę chcemy. Ja na razie zostawię po prostu ID i nazwę. To wystarczy jak na początek. Teraz możemy usunąć sobie voidy, które nie będą nam także do niczego potrzebne. Ja jeszcze tutaj sobie dam może kolejną zmianę typu string i będzie to opis danego przedmiotu. Nie wiem, czy będziemy z tego korzystać, ale niech na razie jest. Teraz pierwsze co, to stworzymy sobie metodę, dzięki której będziemy tworzyć tak, no jakby pusty przedmiot po prostu. I zrobimy to w ten sposób. Ta metoda nie będzie robiła kompletnie nic. Oczywiście tutaj zrobiłem błąd, ponieważ nie mogę używać voidów, jeżeli nie korzystam z monobehavior. Miał być public zamiast voida. Natomiast tutaj będziemy już używać metody do tworzenia konkretnego przedmiotu. I zrobimy to w ten sposób. Będziemy się odwoływać do naszego ID. Nie w takie ID, tylko to ID. Do nazwy. Tutaj oczywiście powinienem dodać integer. Tutaj powinienem dodać string. I tutaj także string. W ten oto sposób. Nazwę może z dużych liter tutaj, żeby jakoś rozróżniać, a będzie to konieczne. I teraz wywołując jakby tą metodę, będziemy podawać konkretne ID, konkretną nazwę i konkretny opis. I te konkretne ID, nazwy i opis będziemy przypisywać do tych oto zmiennych. Czyli po prostu robimy to w ten sposób. ID równa się ID z dużych. Nazwa równa się nasza nazwa w
tutaj jest wywołana z metody. I tak samo opis równa się opis. Dzięki temu będziemy mogli sobie w łatwy bardzo sposób, jak zaraz zobaczycie, dodawać przedmioty. Zamykamy to sobie i tworzymy teraz drugi skrypt, który będzie przechowywał właśnie już te stworzone przez nas dodane przedmioty. I będzie to baza danych. A więc void update nie będzie nam potrzebne. Void stary zmienimy na void awake, gdyż będziemy chcieli, żeby te przedmioty dodały się jak najszybciej jest to tylko możliwe. A teraz stworzymy sobie właśnie listę tych przedmiotów. Jednak zanim to zrobimy, musimy dodać coś takiego using system.collections.generic. To nam pozwoli po prostu tworzyć listę. I stworzymy sobie teraz publiczną listę, odwołując się do naszej przed chwilą stworzonej klasy przedmiot. Nazwiemy tą listę po prostu lista przedmiotów. Równa się new list przedmiot. W ten sposób utworzyliśmy sobie listę, która będzie przechowywała dane o naszych przedmiotach. A więc w jaki sposób dodać teraz kolejny przedmiot, znaczy pierwszy przedmiot? Jak widzimy, stworzyliśmy sobie tą metodę i do tej metody będziemy się odwoływać. Void awake. Odwołamy się do naszej listy. Lista przedmiotów. Add, czyli dodajemy. I teraz będziemy właśnie dodawać za pomocą tego przedmioty do naszej listy. Ponieważ tą metodą daliśmy tutaj publiczną, możemy się bez problemu do niej odwołać. Nawias, tu już jak widzimy, samo nam sugeruje, abyśmy odwołali się do przedmiotu. I będziemy teraz podawać kolejne wartości, czyli w tym przypadku ID. Jak wiemy, komputer nie zaczyna od 1, tylko zaczyna od 0, także my też musimy zacząć od ID równego 0. Kolejną z wartości zmienną jest nazwa, a następnie opis. Nazwę powiedzmy, będzie to patyk. Ja taki patyk już sobie wcześniej przygotowałem w Blenderze. I opis będzie to po prostu zwykły patyk. I wszystko powinno być ok. Coś tu się nie zgadza. Tutaj musimy po prostu dodać new, że tworzymy nowy przedmiot, no bo tak też się dzieje. Tutaj ten void start i update usuwam, chociaż wydaje mi się, że już robiłem to wcześniej. No, ale jakimś cudem się odnowiło. Tutaj stworzyłem sobie już wcześniej obiekt o nazwie skrypty. Tutaj będę po prostu przypisywał wszystkie skrypty. I przypisałem już tutaj tą naszą bazę danych. Jednak nie wiem czemu nie mam dostępu do listy. Jest ona publiczna, tu jest ok, gdzie jest przedmiot. Aha, tutaj jeszcze zapomniałem o czymś takim jak system. Musimy pozwolić na serializację tej naszej klasy.
dzięki temu dopiero będę mógł ją widzieć w inspektorze. I tak się też stało. A jest tam miejsce przedmiotów. Po uruchomieniu powinniśmy zobaczyć tutaj nasz element, który jest patykiem. Zgadza się. Patyk, mamy opis zwykły patyk. A więc stworzyliśmy także podstawę do tworzenia ekwipunku. Oczywiście teraz możemy dodać tych przedmiotów tutaj o wiele więcej. Powiedzmy, dodamy jeszcze coś. ID równe 1. Nazwa będzie to, powiedzmy, kamień. I opis będzie to gładki kamień. No i coś już tutaj mamy. Nie gładki, tylko gładki. A więc mamy sobie dwa przedmioty. No i na razie to by było na tyle. Dalszą część omówimy w kolejnym odcinku. Zapraszam już wkrótce.